Kto chce mieć pierwszą samotną wartę? Mówię ja. Okej, to lecisz tam na posterunek obserwacyjny. Tam, czyli... O Do Elbusa. godzinie 10 się meldujesz i masz zmianę, zmieniacie z Trifarski. Po Trifarski masz zmianę, zmieniacie Boży Wuj o godzinie 12. O godzinie 14 zmieniacie Oleksy. I o godzinie 16 zmieniacie Gaspi tam na posterunku. Wszystko ma być meldowane na radiu, tak jak mówiłem. Ja nie będę ingerował w zmiany, zobaczymy jak sobie poradzicie z tym. Jak będą problemy, to... A jaki kanał radia? Dowódcy, mam pytanie. 50, tak? Skąd nie przepuszczamy? Z południa na... Tamto. Jak ktoś tamto jedzie... Jak ktoś jedzie na... Północ, to go przepuszczamy. Dowódco, już oddelegować się? Nie, nie przepuszczamy w tamtą stronę, przepuszczamy tylko w tą stronę. Z mostu przepuszczamy. Jeśli ktoś jedzie na północ, to nie przepuszczacie. Jeśli ktoś jedzie na południe, to przepuszcz. Tak. Panie majorze? Tak? Boris Bernasz melduje się na rozkaz. Jest taki obrzydliwy. Są do szeregu również. To jest. Może okej, i od godziny 16 do 18 wartę ma Borys tam na posterunku obserwacyjnym i zmieniasz Gaspiego jak coś. Wszystko na radio meldujesz. Tak jest, radio 50, tak? Tak jest. Kurwa, a nie, dobra, już mam. Myślałem, że musiałem. Przepraszam. Okej. No to tak, grupa, która będzie sprawdzała pojazdy saperwystą razem z Norbertem ja Aleksem. Szkolenie, że sprawdzałem. Albo Borys, niech będzie. Się. Borys i Stycharski wystąpcie. Będziecie sobie stać tu przy bramie, pojazdy prowadzacie tu i je przeszukujecie. Pierw zachować środki bezpieczeństwa, wiadomo jak. To może czyli... zanim będziemy je puszczać, sprawdzę za wykrywaczem. Tak, dobra. Sprawdzać jak uczyłem. Dobra. Okej. Okay. Zmieniacie się o 12, powiedzmy, bo jest 6, to tak. Po 6 godzin ładnie sobie będziecie sprawdzać. Gaspi i Oleksy są kolejnym tutaj zmianą i również to na radiu meldujecie. Dowódcą zmiany będzie Norbert Oleksy, a teraz dowódcą zmiany będzie Strycharski. O której jeszcze raz zmieniamy? O 12. A po ile godzin? I to się również z wartami liczy. Czyli jeśli się zmienicie, jeśli ktoś ma wartę tam, to się zmienia i dołącza do tej drużyny. Wiecie o co chodzi, tak? To jest. Okej. Okay. I teraz został gaz. Można wstąpić? Tak, tak. O. Okej. Okay. Czyli już wiecie wszystko? Są dwie warty od 6 do 12. Tak. Od 12 do 23. Tak? Co ja pierdolę? O? Do 18. Do 18. Kto ma wartę o 18 wystąpić? O 18 czy od do 18? Do 18. O kurwa, co się nie było. Na razie na pozycje te, które wyznaczyłem. Tak jest. Kto ze mną sprawdza te samochody? Ja. O, to fantastycznie. Okej, wyzwaj zostaliście, tak? Tak. Wy nie macie żadnych sprawdzania ani wart. Nie. W tym czasie od 12 do 18. Ja mam. Od 10 do 12 na posterunku obserwacyjnym. No to idealnie. No 14 to, na posterunku. No to cię zmieni ktoś. Od 12 do 18 wypełnicie. Jeśli masz wartę, to się zmieniasz z wartownikiem i on dołącza do Boży Wuja Patola. Dowódcą zmiany jest Boży Wuj Patol. Tak. Dobra. Na razie macie czas wolny. Tak. To jest. Możecie sobie w sumie tutaj stanąć, albo nie wiem, tak żebyście nie byli na widoku od snajpera. Okay. Potem o takie sprawdzanie to właśnie, żeby gościu sam drzwi otwierał. Nie to, żeby my podchodzimy i przeszukujemy bagaż, bo każdy albo nie. Wejdziecie sobie na wieżę i poobserwujecie. Dobra. Gaspi, wejść tam na górę. Ja niedawno sobie szkolenie mam. A Boży Wuj, zostań tutaj.
Tadeusz z góry. Tadeusz 5. Widzisz coś? Odmawiam, wszędzie czysto. Przyjąłem. Świerkowski napij. Do wszystkich o 6.30 przez podstanek będzie przejeżdżał nasz patrol. Mamy go przepuścić. Okej, okay. Zapytaj się, jaki mają pulsy. Pytanie, ten patrol jaki ma konsign? Chłopy tego tak. Dobrze, przyjąłem pozytywę. No. Kod wyławczy, jeszcze jeden. Tam są pamiątki. Dobra, Aleksy, możesz to wyjść na samochód. Tam pamiątki są. Souvenirs. Ja znam po angielsku słowa. Ja też znam angielsku. A siedzieć ciągle na KM-ie, czy siedzieć w środku i potem przejść na KM-a, jak coś będzie się działo? Potem, na razie nie. No nie byś zły, nie by słychał. Trzeba będzie się pożywać. Chodzi mi o to, że to jest twoje stanowisko. A, no dobra. To ja, sorry, o co mi szczerze, tak sam do siebie mówiąc, to ja bym się tutaj zanudził, jakbym miał tak stać. Mam ich przepuścić. Najpierw zapytałem się, jakie mają ten kod wywołać. Wracaj na wewnętrzną pozycję ludzi, którzy otrzymują. Spóźnili się 7 minut. Kurwa, widział pan stan tych dróg, nie? Ratowaliście na dupę, pamiętam, kurwa, w Kalionie na zachód od razu. Tak? Nie pamiętacie, jak na... Kurwa, idikiem wpadliśmy rosomakiem? Na samym początku, dobra. Autobus się zbliżył. Otwórzcie im. Zatrzymajcie go. Kurwa, zatrzymajcie ten autobus. Autobus od kur. Nie samochód, autobus. O, wiem, spokojnie, nie ma go jeszcze. Jesteś popierdolony? To nie ja byłem. Idioto? Kurwa, laki. Już takiego wodnika nie dostał. Jesteś idiotą jebany. No nic nie zrobiłem. No sam się slaban opuścił, kurwa. No... To Tadeusz, do dowódcy zgłaś? Bartek na 5, o co chodzi? Autobus zatrzymał się centralnie przed mostem, jakby chciał zatarasować drogę. Tadzik. Kurwa. A tamten drugi jedzie, czy nie? I wyjebałem się. Przyjąłem, obserwuj go na razie. Jak mnie zrozumiałeś? Tadzik 5.
A tamten drugi zostaje? Nie, on ma też jechać. Nie wychodźcie na most tylko. Wyjebało go. Tego nie było. Ja tu będę kroniki nagrywać. Takie słowa, bo kroniki. Dobrze, czeka pan. Tylko kartę zmieni, bo mi się skończyła. Ja. Czeka pan, bo tutaj plecaku mam gdzieś głęboko. Mam kartę, czeka pan, tylko podepnę. Nie ruszajcie się, nie wysiadajcie z pojazdu. Ręce na kierownicy. Jest kamera. Kluczyki na podszybie, ręce na kierownicy. Jest, jest, mister Amerykanie. Fakt Talibans, fakt Talibans. To tyle. Dobra, dobrze. Podjeżdżasz bardzo powoli tutaj do przodu. A to co tak? Stój. Wyłącz pojazd kluczyki na podszybie. Wysiądź powoli z pojazdu. Odsuń się od pojazdu na 3 metry pod ścianę. Nie jesteśmy agresywni. Witam. Jakieś słowa do kroniki, co panu przeszkadza? Co by chciał pan zmienić, albo czy pan się to podoba, misja? Misja, no, może no to spokojnie. Upały też Radek, są. Zgłoś? Przynajmniej napierdalają nad głową. Coś ciekawego. Czyli na razie pan nie narzeka? Nie, nie narzekam. Tylko paru cywili w knajpce naprzeciw. Sprzyjałem Bartek 5. Kierowca, który to? Który kierowca? Przyznać się.
kronikarz się znalazł. A ja idź do tego. Drugi samochód. Jedna osoba, dowódca. Ja... Dobra, my zajmujemy się tym. Zajmiemy się nim. Dobra. Zatrzymał się podejrzenie na środku mostu. Ile ja mam tych magazynków do tego gówna? Tu jest jeden. Są trzy. I tu jest jeszcze jeden. Ja pierdolę, ja nie zauważyłem, że tutaj mam. Samobój. Dobra. Nie odpuszczę. Dobra. Może pan radiooperator jakieś słowa do kroniki? Trzeci pojazd jeździł. Niech oni uważają na tym moście, bo trzeci pojazd. Niech oni uważają, bo trzeci pojazd z dużą prędkością jeździ. I trzeci pojazd z dużą prędkością jedzie na most. Halo? Can we drive? Can we drive? Pojazd pojechał dalej. Okej, sprawdziliśmy ich, czyści są, mogą jechać. Fuck americano! Powiedział fuck americano, to nie jesteśmy... No, no. Przypominam, zmiana za 30 minut. Boże wuj zgłasz? Dobra, pusto. Boże wuj zgłasza, 5. Okej, okay, zmieńcie się, Gaspi idzie, ty idziesz na górę, Gaspi na... Przyjąłem, Boże wuj 5. Przyjąłem. Where are you going?
tell him to my job. You know, praca. Ja working in Gazni base as śmieciarz. Zapytaj się, czemu jedzie autem osobistym, a nie ciężarówką. From America, Soldier, and Kevlar, and something old. No, I don't have it, I can't take any souvenirs into base. I have no permission to do this. Ah, okay. Może pan odjechać. Yes, thank you, police. Police, Polska super. Czemu on jest śmieciarzem, jedzie autem? Tworzyć mu bamę, czy nie? I pewnie jedzie do pracy. Może być. Chyba. Bye bye. Nie wiem, może ma. No i co się stanę, nie jak stanę pod tym i zamkniesz to? Nie, stań, a ja zamknę. Ej, Borys, chodź na chwilę. Jezus, smasz, kurwa, zabaw, smasz. Nie, to będzie bolo. Dawaj, no. Judik! Panie dowódco, tak? Mam do pana sprawę prywatną. Ja tylko też. Krzycz, a nie to szepcz to się. To poczekaj chwilę. Muszę iść na chwilę. Dobra. Ja już skończyłem jeden. A, bo ja ten cały czas mam. Masz krzywo, te włosy z tyłu. Czemu? No wiem, bo garnek mi krzywo postawili na głowę. Mam trochę ukrytego. To ten dzik do dowódcy zgłoś? On w krzakach. Proszę to. Przekaż osobie, która zastępuje azymut 132 kontakt. Mam zezwolenie na ostrzał, jeśli do mnie napierdala. Jeżeli... Otworzył ogień do ciebie? No napierdala do mnie oczywiście. No to kurwa zdejmij go, ja pierdolę. Jest daleko w chuju. Kto siedział na tym, na MAP-ie na działku? Nikt. No ktoś miał być. No ja miałem być, ale tylko jak będzie jakaś zadyma. Na stanowiska jest. Mamy snajpera? Mamy jakiś. Na stanowiska jest ostrzał. Gdzie jest radiooperator, kurwa? Do góry. No kurwa, zgubiłem cię. Gdzie ty jesteś? Do góry. A. Polska Gór. Matek? Tadzik do dowódcy zgłoś. Bartek na 5. Azymut 132 od mojej pozycji kontakty w górze, jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem. Bartek widzę na myszkę, 5. To jest źle. Gdzieś trzeba było mi polarować. Jeszcze parę godzin. Traktor jeździ. O kurwa. Zwijałem się tam? Tak, zwijałem się z tej cysterny. Kurwa, piasek mi spadł. Po chuj go jest. Co? Po chuj go wpierdalasz. Nie wpierdalam. On dałeś, jak ten piasek się dostał? Pierdolę, nawet czapki nie mam, tylko beret. Czapki nie masz? Nie mam, beret. To było wziąć. Spieszyłem się. Ja sobie wziąłem. Ej, jeden spierdalam tamtą. Nie, spierdalam biegnie gdzieś, coś pewnie załatwić, o, do sklepu wody chcę załatwić. No, 200 metrów ten na stronę. Kurwa, dlaczego tam jest skuty? Jaki skuty? No skuty jest. Skuty, załóż mu ręce do tyłu i gada tu. Ja nie wiem, a też mam kurwa Fata Morgana, nie wiem, chuj wie co to jest. Hop, załóż ręce do tyłu i tu już kurwa skuty, ale... Spierdalam jeszcze z tego miejsca. Zabijałem się? Jest tu kurwa jakiś prąd. Ty taki wulgarny się zrobiłeś nagle. Co? No się... jestem... O, tankują traktor! No i wszystko jasne. Bo... jestem ten, no. Ale kuzatko jest ta animacja tankowania, widzieliście? Zajebista strategia tankowania.
A widzisz, jaka jest ta animacja, że on chodzi z tym normalnie tym... Ale wiesz, że to... Wiesz, że to ten... Gregory był. No wiem. No. Idę podłączyć się radio, bo mi pada. A, no kurwa, ładnie nie jest naładowane radio, nie idzie to. Ja bym degradował dom. Ja też. Powiedz, że cię chcę puścić, kurwa. Nie no, bo musisz ciągle obserwować. 5 sekund chyba się nic nie stanie wielkiego. No a jakbyś na przykład pominął fakt, że gościu wyciągnie RPK i strzeli do nas? Nie traf. Nie zdążyłby przycelować. Bo... Mógłby liczyć na łód szczęścia. Łód szczęścia. Dobra, zakładam lepszy celownik, bo ten mi się nie podoba. Kurwa. Pajki mam celownik. Zajebisty. Mówił, żeby nie brać broni wyborowej. Wziąłem bryla. Ale celownik jest do broni wyborowej. Jestem, okazało się, że miałem zapasowo tę baterię. To ładnie z nienaładowanym radiem. No kurwa, zapomniałem się. Zdarzyło się tobie czasami coś zapomnieć. Nie. Nigdy. Patrz, widzisz ten zeszycik? No. Wszystko kurwa, każda minuta życia zapisana. Nie da się nic zapomnieć. Zobaczcie, ten dowód cofała, sprawę do niego miałem. No, no to idź do niego, tam na górę. Zgłoś na radio, zapytaj się. Dobra, ale zaraz przyjdzie, poszedł gdzieś na chwilę. On poszedł walczyć z Talibanem. Poszedł tam na ten kontakt. No. Ja ten tam na górze się kurwa musi ludzić. Płynną sprawę mam do niego. O, jest tam Dudno, stałem tam. Patrz, Ciapaty. Co, idzie? Ej, Ciapaty, co ty robisz w polskim wojsku? Ciapaty. No kurwa, Ciapaty. Nie bądź rasistą, to jest Polak. Opaliłem się. Polak? Tak. Żebyś tyle służył co ja, to też byś się tak opalił, to jest a nie. Polak. To, że ma kurwa jakiś inny odcień, który nie znaczy, że nie jest Polak. Świeżo, to Polak. Zobacz. Rasisto pierdolony. To nie ja nie jestem wpisany zgłoszę na karcie. Zgłoszę dowódcy. To nie ja kurwa. Jestem na karcie medycznej wpisany jako opóźniony. Dobra. W ogóle, Borys, powiedz mi, nie gorąco ci w tym polarze? Ale mam kartę segregacyjną. Nie, bo jest kurwa 10 stopni. Zobacz kartę segregacyjną. Kurwa, no ja nie wiem, czy w tym słońcu jest 10 stopni. No jest 10 stopni, kurwa, zobacz. Wiem. Jest kurwa zimno, znaczy już się robi cieplej i rano było 7. Nie, sorry, 4 były kurwa. O 6. Cieplej. A ja to przewidziałem. Co? Kurwa, zmiana, bo czas przyspieszył. No a posterunku obserwacyjnego. To nie ja. Ja się nie zmieniam, ja zostałem. Ja zmiana aktualnie? No tak jak mówił. Ten co na 10 no to idzie, nie? Kto tam miał być na 10? Nie ja. Ja mam na 14. 10-12. No 10-12 miał być... Bożywój chyba. A to lekko wbijasz teraz na górę, na wieżę. Nie, to sprawę mam. O kurwa, ja dostałem! Ściąga mnie! O. No leć na tą wieżę. Co mam kurwa, gdzie jest East? Gdzie jest East? Gdzie jest z budynków? Gdzie jest z budynków, wali na North East. Kurwa, nie wychylam się. Kurwa. Nie na North East, gdzieś z rzeki na... Bardziej na East, tak? No, gdzie na East jest. Gdzie jest? Chyba fabryka na East. Woli do mnie. Dostrzegam kontakt Azymut 109 od mojej pozycji. Opisz tam miejsce. Nie jestem w stanie, bo napierdala mi. Burzy. Był na jakimś dachu. Jest w budynkach przed nami w mieście? Na East, gdzieś na był East. Był na dachu, jak jest takie... Kurwa, nie wiem jak to z twojej pozycji będzie wyglądało. Widzisz tą ogromną fabrykę? To na lewo od tej fabryki jest taka długie nic i tam się zaczynają zabudowania i w tych zabudowaniach na dachu stoją przed chwilą. Trzymajcie ogień, bo to jest po stronie wioski. Kto tam był na posterunku obserwacyjnym?
Ja byłem i dalej jest, czekam na zmianę. No to potwierdź trafienie w celu, walnęło to tam? Boże, wuj, zgłoś. Zmiana na posterunku obserwacyjnym zakończona. To trafiło czy nie? Nie wiadomo? Byłem skoncentrowany. Przypominam o kulturze na radiu, kurwa. Byłem skoncentrowany na wypatrywaniu kontaktu i krzyczeniu się przed nim, więc nie jestem pewien, jak mnie zrozumiał. Radkę. Świerkowski, zmiana na posterunku obserwacyjnym zakończona. No to potwierdzić, że ta finisz, czy co? Tadeusz, gdzie ty jesteś? Właśnie nie ma go tu, jak mnie zrozumiałeś? Przyjąłem. Kurwa, oni tam się zmienili, czy nie? Boże mój! Co? Boże, ty masz mnie zmienić? Już jestem na posterunku. Boże, na tym dalej posterunku w skałach. Wystawiam ci takie worki, no tam ci się patrzy. A, bo to dalej jest. Boże wujkę. Pilnować tych zmian. Tak, można prosić na słówko, ten rato. Tadzik wraca na bazę. Coś na sygnałach. Jakiś jest uzbrojony... Broń. No ma poli... A, przyjął. To Tadzik do dowódcy zgłoś. Przepraszam, na pięć. W którą pozycję objąć? Jaką pozycję chyba policja, no. Bo tam biegają. Wierzę. Nie, nie wierzę. To spierdalał ktoś paliwo. Emrap jest wolny. No jak coś to... To wiesz, że następny kurwa... Tutaj. No nie wiem, ja zostałem tu. Ja nie wiem, ja się zgubiłem sobie. O 12 zmiana tych. Tak, o 12 zmiana i ja idę na górę jeszcze, także muszę oddać komuś wykrywać. Tak, możesz mi dać. No nie, nie wiem, ty tu nie zostajesz na warcie. No to ja... My się zmieniamy. Najbliżej mi dasz, ja przekażę tej osobie, kto będzie sprawdzała. Policja przyjdzie. Policja tam strzela. Ktoś ucieka przed policją. Nie otwieramy ognia, bo tam są cywile. Ale dobre to. Dobre? O kurwa. A co tam? A nie dowódca. Pół na pół. To wie. Jak peda? Tylko czyścioch. Nie, no to na pudełko. Czyścioch niedobry, nie lubię. A co pan pije? Czyst... Jak to panie dowódco, to mogę zacytować? Panie dowódco, mogę zacytować? Jedno mojego dowódcę, że jeszcze wcześniej byłem. Czysta wódka munduru nie plami. Ja pierdolę. Żarty pijacko. Żarty, oczywiście tak w ogóle nie. Nie no, no, no. Alkoholu nie no, tak. Tak. Nie, bo ja to już jestem w czwartej grupie. Ja wiem, że o co ci chodzi. Ale daję na radę, Jacie. No, mnie źle. Ile ja? Twoja dziewczyna to już stwierdziła. Co? Twoja dziewczyna to już stwierdziła, że jest źle. Chodź kurwa na solo, skąd jest? Do, no, dawaj, skąd? Skąd? No to chodź, chodź na koło. Ale mówię spokojnie, nie. Bo trzymaj gadanie, uważaj se to załatwić, te kurwa. Dobra, w bazie. Chodźcie w bazie. Małe dziewczynie rozmawiasz? Prezes? Odsuń się. Kupi? Został, no, bo kurwa. Nie, spokojnie, bo cię
doby w gębie, ale kurwa... Może w to chodź, smier. To podejdź. Zamknąć morda. No to dawaj, dawaj kurwa, no. No to chodź. Dobra, już. No właśnie, no o tym no myślałem. A stwierdala się do dowód. Kurwa, obraża mnie i ja już chcę wyskarmić, tak? Dobra. Zmiana na bramie. Trzymaj, 12. No, wiesz jak się go obsługuje, to może dać radę wytłumaczyć? Ja. No tu jest chyba jakiś... I zmiana na warcie u góry. Nie opuszczać posterunków do czasu przybycia wartowni. Ty, to mija. Jadą bagiety na moście. Jedzie, co się wolno. Czy puszczamy ich? Stać. Gdzie jest kurwa? Stać. Alex. Poszedłem na zmianę do góry. Jeszcze 20 minut. Fast, I don't have time. Przestępcy mieć. Przestępcy? Poczekać. Dowódca? Tu jest. To są na... Dobra. Wszyscy? No ja jestem na zmianę. Ty jesteś? Też to masz tutaj magiczne urządzenie. Chodź tutaj na chwilę, dawaj. A czemu posterunki na górze jest opuszczony? Tak, masz tutaj jest opuszczony, ale jest na posterunku. Magiczne urządzenie. Nie mów. Tym guzikiem klikasz, ja jak się zapika, to znaczy się źle. Tutaj skoczyłem. Rozdaję się tu, dobra? Dwójkę postawię, to trochę zajmie. Gdzie jest ten? Ten, co miał wolne. Tadeusz. Tu. Tu. Leś tam, dobra. Wróci mój do dyspozycji. Kto wrócił? Pozwól brata. I kto jeszcze wrócił? Dobra. Norbert chyba. No to oni są tutaj, bo żywo no tak. Lecisz tutaj na posterunek, co postoisz. Tak jest. Przez chwilę, jak Borys wróci, to masz wolny. Znaczy teraz jest moja zmiana od 12 do 18 w bramie. Ze mną. No, to co ty Norbert tu robisz? Halo Norbert. No to tutaj idziesz, z Gaspim, za bramę. Alex, zgłosz? Zgłaszam, na 5. Ty jesteś tam na posterunku. Potwierdzam. Mogę radę zbierać, wiesz. Czekaj, Norbert, to gdzie jest wyjście? Co? Norbert. Gdzie jest Norbert? No. I tutaj sobie stań. To czekaj, oddaj tylko wygrywacz i daj mi pomóc tam. Norbert. Kurwa, halo. Halo, Norbert. Zobaczę, ja wyciągnę tylko wygrywacz. No tak, o to chodzi. I dajcie jednemu co tam. Masz? Wrzuciłem na ziemię. Jest. No, o. Dobra. Kto to jest zmiana odpowiedzialny? Pożywuj. Disconnected from your channel. Masz tutaj takie... User left your channel. Nazywa się to wykrywacz. Bo słuchaj, tu tym guzikiem zielonym klikasz. Jak zapika przy pojeździe, to znaczy, że jest źle. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Co to za miasto? Co to za wieś? Ani poruchać, ani coś zjeść. Chyba to cisza jest.
Okej, będę chodził po posterunkach i wydawał rację żywności. Łakie zaś. Stacja żywnościowa. Norbert, racja żywnościowa. Masz ją pod nogami. Włożę ci do plecaka. Jedzonko i picie. Dzięki. Jedzonko i picie. Dzięki. Zielony samochód na moście, do wszystkich. Sprawdzić go jeszcze. Trzymaj sobie w środku. Dobra, sprawdzam. Godę w kierowcę. Dobra. Wejdź za szlaban, bo jak będzie szarżował, to jebnie cię. Dobry. Ostrzał! Cofać, cofać! Kurwa. Do tyłu. Cofaj, cofaj, cofaj! Wszystko w porządku tam u was? Odbiór? Nie, mam jednego rannego. Jednego ciężko, jeden. Stój, 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 stój. Posłaniam. Jeden prawdopodobnie skoczył z mostu do wody, także uwaga. Lekko jesteś poobijany, jesteś cały. Dobra. A z której strony? Na lewą stronę skoczył, od was. Jak patrzycie, to na lewo chyba skoczył. Rzucić na dynamo? Dynamo? Piotr za mną. Rzucić dynamo. Dostrzegam, bo leży między tymi, między mostem chyba martwy. Osłanie. Zapojowy, zapojowy. Gdzie są kontakty? Spierdalamy. Spierdal. Po drugiej stronie mostu podajże. Osłaniam. Wypatrz i strzelaj. Zacięcie. Dobra, osłaniam. Odbiór, gdzie są kontakty? Po drugiej stronie. Przed nami, walić na oślep. Ubierz ten hełm. Bańce, kurwa, murzyny.
Zawsze i wybucha, tam czysto jest. Nasze gaz! No. Otworzyć ogień. No nie widzę. Zgłoś, że jesteśmy pod silnym ostrzałem. Mamy jednego martwego. Ostrzej wywołuje mi centralnie patrolunek u góry. Mamy godzinę 14. Zamiana. Jest na moście, jest przy moście, centralnie na przybrzeżu. Tak? Odmawiam, nie zmieniać się jak na razie. Trzymać pozycję na posterunkach swoich. To wyrzuciliście smoke. Odmawiam. Pewnie są pod mostem. On jest pod mostem. Jeden na pewno. Za tobą jestem. Dobra. Sprawdzamy? Z lewej strony nic nie widzę pod mostem. Na pewno jest jeden przy moście, bo go widziałem. Bo może być z prawej strony albo za kolumnami się po. Wyczuwaj. Odpłaniam. Na długo wyczuwam. Dobra, topaj. Granatnik. Mają granatnik. Jest na moście, ucieka. Dostał. Zdjęty. Wygłosiłeś? Żyje jeszcze, to bije. Będzie to połącz. Kamy częstotliwość. Kamy częstotliwość. Jakiś gość grzebie przy jednym. Został smoke. Jakiś gość grzebał przy jednym, wszedł do systemu. Leciał smoke spod mostu. Osłania to nasz. Dobra, zabrałem wszystko. Można się już zmieniać? Nie, odmawiam. Trzymać pozycję. Mów głośniej, bo musisz się cicho. Mam wojtki i pociążę. O chuj. Rakiety. Jakby z moich pleców poleciało. Potwierdzam. To? Znalazłem stanowisko rakietowe. 240 od mojej pozycji, górny bunkier. Ta sama górka co ostatnio. Jak widzisz, to strzelaj bez rozkazu. On jest w chuj daleko, będzie z kilometr. Jak mamy snajpera, to niech przyjdzie tu. Kurwa, prawie obrywałem! Trochę wyżej. Uciekli ze stanowiska. Czas na tą samą górę, Piotr. Kuźwa, przy... Wystarczy.
pojawia się. To jest ta sama góra, ta? Do... Dobra, spierdolę. Czekałem dobra. Do niego. Dobra, już nie ma co strzelać. Walcie dalej. Krótkimi seriami, nie automatem. Sztab nie odpowiada. Przejąłem z trzema drzewami. User left User your joined your channel. User left your channel. Stop, stop. Kurwa! Tutaj Alfa, potrzebujemy protokół z tym. Kurwa, pod, jakie, moment, stop. Stop, stop, tutaj Alfa, potrzebujemy CFFA. Najpierw zadzwonię się odbyć. Okej, okay, jest czas, aby zamienić posterunek, zrobić. Idę zamienić posterunek. Jest wyrzutnią RPG na tej samej kamieniu. Teraz u góry. Na górze, kurwa, z RPG. Piotr, zajmiemy się przepuszczeniem pojazdu w razie czy... Idźcie z niej. Dobra, to jest kamień na Azimucie 200, 230 na górze. Ta za minutę i tak uderzy, ale to jest. 730 metrów. Widzę go, strzela! Dobra, niska głowa. Pierdolony arsenał ma, kurwa. Kurwa. On tam ma jakiś pierdolony arsenał. Dobra, spierdolam na dół, trzymaj się. Spierdalaj się. Spierdalaj się? What the fuck? Dobra, zaczęło mi grę. A co z tym kombinezonem saperskim, co jest w pojeździe? To jest mój. To też ta do grypa alfa odbiór. Nie teraz. Ostrzał, kurwa. Ten sam kamień co wcześniej, a z 230 strzela do mnie. A to jest kurwa na posterunku na. Ja jestem na wyższym posterunku i napierdalają. Podaj mi koordynaty. Tam gdzie te kontakty są. To nie kurwa, dokładny kwadrat.
Dobra, ale kwadrat dokładny, bo jak się okazuje, to jest błędny kwadrat, który mi podaje. Kto jest tam u góry teraz, na samej górze? Ja jestem. Halo, halo. Kurwa, gro. Ja jestem u góry. No, connected, świetnie. Oddalony posterunek. Ja jestem na posterunku. Ktoś strzela do mnie i to nie z tyłu. Z lewej strony, gdzieś koło 140 będzie. Do mnie. Chyba prawie do... Napierdala znowu. Tak, pewnie gdzieś tam w okolicy fabryki. Wiem, gdzie on jest, ale nam drzewo zasłania. Górna wieża może go zdjąć. To strzelajcie z tej wieży. Razem east, south east. Leci strzał. To zabudowanie od na lewo od fabryki. Widzę go. To jest dokładnie na fabryce, na zimucie 117. Trzymajcie ogień. Uważajcie, bo kurwa wali ciągle. Ktoś musi cofnąć pojazd. Potwierdźcie, czy go trafię. Uciekł. Idealnie trafia pan, ale spierdolił stał go. Trochę wyżej. Przeładowuję, koniec. Aleksa otrzymał lunetę snajperską, będzie go wypytywał. Jeden zginął, niestety pojazd go wysadził, w sensie, no, Aidik, rozumiesz. Nie zmieniamy się już, panowie, zostajemy tak do końca. Za chwilę ma być wsparcie koło nas, przynajmniej. O 18 zbija, przyjedzie do pana Sparta i się zbijamy.
strzelać, nie, nie strzelać. Odpowiadaj, że ognie. Nasi. To nasi, kurwa. To nie ciapaki, to Polaki. Borys do mnie. Opony zmieniają w tej cysternie chyba. Na zimowe. Nie, sprawdzają termowizją pozycję pogodową. Strzał. Widziałem smugacz. Możliwe, że to nasz. Nasi strzelają. O której mamy zmianę? 18. Za 10 minut. To Tadeusz, to dowódcy zgłoś. Dowódca zgłasza 5. Mam go ustawić bezpośrednio na drodze, czy po prostu sprawdzić jego stan techniczny? Ustawić na drodze. Tadzik 5. Obserwator, gdzie jest? Powtórz. Moment. Pojazd gotowy do wyjazdu. Czekaj. Znajdź się głośny wyraźnie. Kurwa! Znajdź się głośny wyraźnie. Alfabet sobie. Nasza warta się przedłuży, ponieważ nasza zmiana ma problemy małe. Dobra. Posłuchaj mnie. Na South West, gdzie miałeś te kontakty? Tam na tych kamieniach, na samej wzgórzu. Kamienie na samym wzgórzu. Kurwa, tylko teraz pytanie, kto będzie koordynat. My jesteśmy gdzieś tu. Jesteśmy dokładnie 107.54, czyli my jesteśmy gdzieś tu. Jeżeli patrzymy się w tamtym kierunku, to jest... West, Southwest, Southwest. Okay. Rakieta! Widzę kontakt na tych skałach, na South. Kurwa! Dostaliśmy! Spiedamy! Co ty robisz z tym pojazdem, Tadeusz? Spiedalamy z posterunku, bo dostaliśmy prosto rakietą w nią. Z tego obserwacyjnego. Był rozkaz. To mamy zostać, kurwa? Dostaliśmy bezpośrednim... bezpośrednio rakietą. Cofajcie. Ja pierdolę. No, a tam dzwonię na ten, poszczą. Halo? Policja? To co? Sztab, prawa fordy. No to kłócę FFF, jak mnie zrozumiałeś?
Linia pierwsza, starszy szeregowy piotratkę. Linia druga AS. Linia trzecia 101049. Linia czwarta niezdefikowane kontakty. Linia piąta 3 pociski odłamkowe. Linia szósta WR. Jak my to zmierzamy? Podaję jeszcze raz kwadrat 101049. Akurat tu widać. Ja nawet lampy nie mam. Panie szefie, mogę skupić odpalić. Się na obserwacie. Obserwowanie. Rakieta poszła. Powtórz? Rakieta poszła. Tadeusz, co jest z tym pojazdem? Pojazd gotowy do wyjazdu. Tam gdzieś z lasu. Stoisz w środku posterunku. Lasa, bo to skały, to próbuję określić. Czym problem? User left your channel. Nasz dowódca to też jest pojeb, kurwa. Jesteśmy bezpośrednio rakietą, a bym się zwijał wtedy, a kurwa nie. Z tych zgłoszeń. Co? Tam ze wzgórza leciała rakieta. Moment. Z tych głazów. Azymut, jaki to był? Już ci sprawdzam. Coś między 230 i 235. O, sam się wyjebał. Dostali. Chyba w to tam dobrze jebnęli, tak? Tak, mniej więcej tam. Trafienie w samą dziesiątkę. Świetna robota, bez odbioru. Alfa bez odbioru. Dobra, to ten, jakie trzeba załatwione. O kurwa, tam coś się zapaliło. Tam arsenał miał jakiś, więc to się chyba zapaliło. Prawdopodobnie tak. Zapytaj się, kiedy jest ta zmiana jebana. No mają jakieś problemy, więc będą jechać dłużej. To ich pospiesz. Tak. Daj alfa odbyć. Zajęcie głośno, wyraźnie, alfa bez odbioru. Dowódco, za chwilę będą. To jest alfa odbiór. Zajęcie głośno, wyraźnie, alfa bez odbioru. To nie to radio. O kurwa! Tutaj alfa 1. Zrozumiałem tutaj alfa 1 bez dupy. Do Osztu jedzie chyba, wiesz? Jakby co. Idzie coś, nasi. No, nasz Oleksy tak. I Strycharski do sprawy. O kurwa, czołg. Daj alfa 1 odbyk. Z
zaraz pogadam z dowódcą, gdyż nie mam jej aktualnie przy tej drodze. Jestem na inną postępku. Zaraz pogadam. Alfa. Zaraz wracam. Poga. Co wy kujwa, czemu ich nie chcecie przepuścić? Bo to są... Na chuj się wyjdą. Kujwa, bo mi tu sztab napije i dala, że nie chcecie ich przepuścić. Mówiłem, że szczuj jedzie do jasnej chuj, do jasnego chuj. Nie mówię. Jak ty się do dowódcy zwracasz? Nie meldowaj, że będzie przejeżdżał. Mówiłem, jedzie, że się przejeżdża. Do... Nie, że sztab meldował, że możemy ich przepuścić. No, a to sztab mi nie powiedział. Ktoś jedzie. Drugi zapytaj się, czy możemy wracać do bazy. Zejdź z posterunku tam obserwacyjnego. Przyjął gaz pisko. Wrócić do bar. Dowódca melduje się za zeszedłem z posterunku. Przyjąłem. Na razie. Ale załamiałem. No, światło w mieście. Gasnął. Zameldowałeś? Co? No woli się bawić, kurwa, slabo, no, zamiast meldować. Lepiej tutaj siedzieć. Właśnie, coś jeszcze... Okej, okay, to słuchajcie. I to nasza zmiana idzie. Dobra, Piotr na warcie, reszta do pojazdu. Tak jest. Co? Jadą auta! Uzbrojone! Ja. Ale dowódca, no. Ktoś wypadł z pojazdu. I umarł. I wpadł w gówno. Zostawiamy. A to Borys. Do zgona zaliczył, przywiozł do nas jeden torpor. Dobra, przycipuję mu Marcinę. Umarł i wpadł w gówno. Własny gówno, bo to Borys.
kurwa, jeszcze wrócić na bazę i się umyć. Ej, ktoś epeta odpalił. Fiuta? Fiuta. Nie ma już miejsca z tyłu? Co? Nie ma już miejsca z tyłu? Nie, no jest. Chyba nie ma. Trzy miejsca przed nami są. Czemu nie mogę przejść do tyłu? Nie wiem, mi się to... Ale zadyma. Jasnoskie światła... Ciemno już! Zgasły wszystkie światła... O! Pokazać wam coś? Patrzcie. Jak wyglądam jak totalny debil. No cały czas wyglądasz jak jebany debil. Aha. Sorry, przykro. Sorry, ale tego... A teraz jeszcze jak większy debil, patrzcie.